W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić dom bez dostępu do internetu. Każdy oczywiście chciałby, by ten internet był jak najbardziej nowoczesny, jak najmniej zawodny, by usługa działała cały czas. No, najnowocześniejszą, taką najszybszą technologią, najmniej awaryjną w tej chwili jest technologia światłowodowa. Światłowód do domu można doprowadzić na dwa sposoby. Drogą napowietrzną, czyli za pośrednictwem jakiejś przewieszki, na przykład ze słupa energetycznego, lub drogą doziemną. Droga napowietrzna nie zawsze jest możliwa z przyczyn technicznych, więc no, zwykle obecnie robi się to drogą doziemną. W takiej sytuacji na działce mieszkańca konieczne jest umieszczenie okablowania w ziemi. A wiadomo, jak jest dom, to przy domu zazwyczaj są jakieś ogródki, roślinności, jakieś ozdoby, skalniaki i tak dalej. No i każdy chciałby tej roślinności i tych ozdób no, nie naruszać, żeby takie przyłącze wykonać jak najmniej inwazyjnie. My jako firma, która się tym zajmuje od lat, doskonale sobie zdajemy z tego sprawę. No i staram się tak to wykonać, by zawsze mieszkańcy byli zadowoleni. Wiadomo, każde podwórko jest inne. Trudno z góry przewidzieć, jakie prace trzeba będzie wykonać, więc w takiej sytuacji umawiamy się na taką wizytę rozpoznania. Przyjeżdża nasza ekipa techniczna, są to pracownicy wyspecjalizowani w tego typu pracach. I dzięki swojemu doświadczeniu potrafią mieszkańcom podpowiedzieć, jak najskuteczniej przejść przez podwórko, by ominąć pewne elementy, by nie uszkodzić czegoś. Czasami nie zawsze da się coś ominąć, tak? Na przykład jeżeli mamy dosyć duży skalniak, ładny, zadbany, no nie chcemy, by wokół niego działy się jakieś prace, wykopy i tak dalej. Można pod takim skalniakiem przejść, są takie metody, które na to pozwalają. Ustalamy to wtedy indywidualnie według zapotrzebowania mieszkańców i na koniec takiego rozpoznania sporządzamy pewien plan, pewną mapkę, gdzie ustalamy konkretnie, którędy to ma iść, jakich metod położenia okablowania mamy użyć. I jeśli tak odpowiada mieszkańcowi, to za jakiś czas umawiamy się na wykonanie prac, przyjeżdżamy, robimy wszystko zgodnie z ustalonym planem. Oczywiście czasami w trakcie wykonywania prac nawet możemy dojść do wniosku, że pierwotna koncepcja nie do końca jest dobra, chcemy coś zmienić i my jesteśmy elastyczni. Staramy się pomóc i jeśli ktoś dojdzie do wniosku, że no, może tutaj troszkę inaczej, tu w lewo, tu w prawo, okay, robimy to. Robimy to tak, jak sobie ktoś życzy, jeśli oczywiście nie powoduje to jakichś trudności, jeśli jest to możliwe. Nam zależy na tym, by mieszkańcy byli zadowoleni i by to wszystko bardzo estetycznie wyglądało. Jeżeli są prace na jakichś trawnikach, to po zakopaniu światłowodu przywracamy nawierzchnię do pierwotnego stanu. Czasami trudno poznać, że cokolwiek, jakiekolwiek prace były wykonywane.